Produkty Kaubera to nie są po prostu produkty, które gdzieś leżą na magazynie gotowe. Kustomizujemy w 100%, jest to produkt personalizowany. Mamy stoki magazynowe, z których tworzymy z komponentów gotowy faktycznie produkt, szyjąc go na miarę. Czyli jeżeli potrzebujecie ekranu, który ma dokładną szerokość 247 cm, to tutaj zamówimy ekran. Jesteśmy w stanie to zrobić. Dokładnie 240. Kolor kasety, wymiar, pasy rozbiegowe, to wszystko jesteśmy w stanie stworzyć. Jakie w ogóle są ekrany projekcyjne, żebyśmy to dobrze zrozumieli? Przede wszystkim są to ekrany elektrycznie rozwijane, czyli albo do zabudowy sufitowej, gdzie on znika w kartongipsie, albo takie, które mają być widoczne. Ekrany ramowe. Takie jak ten. To jest ekran, który jest stały, w postaci jakby obrazu, który wkomponujemy gdzieś w salce kinowej, w salonie. No i największa kwestia i najważniejsza dla nas, ekrany wielkoformatowe, gdzie od 2014 roku przy nowej technologii produkcji Kaubera jesteśmy w stanie je tworzyć. No, największy w ogóle w historii Kaubera, tak. 25 metrów w podstawie, elektryczny. Natomiast ile? 25 metrów w Poznaniu, w hali targów międzynarodowych. Ile to ważyło? No, myślę, że gdzieś grubo ponad 700 kg. To są takie rodzyneczki, wisienki na torcie. Największy ekran i taki standardowy jakby produkt, który jesteśmy w stanie dostarczyć, jest do 8,5 metra. Najnowszym produktem od Was jest Red Label, tak. Czyli tak. Seria ekranów elektrycznych, którą możemy spersonalizować w każdym jakby zakresie. Od wysokości czarnego górnego pasa, poprzez system napinaczy, kolory kaset, no oczywiście wielkości, systemy sterowań. Zapraszam Was do naszego magazynu, gdzie znajdują się komponenty do produkcji naszych ekranów. Od kaset, od profili aluminiowych, po wały nawojowe, silniki i wszystko, co jest potrzebne do tego, aby ten ekran finalnie złożyć i stworzyć. Jeżeli Wam się wydaje, że ta hala jest duża, to dlatego, że ona jest duża. Jaka to jest wysokość? No chyba około 15 metrów. W tej całej puszce jest jeden ekran? Tak. Jak on może mieć szerokość? Ten ma 7 metrów w podstawie. 7 metrów w podstawie. 7 metrów? Tak. A robiłeś 22? 25. Profile do budowy kasety. Kolejne profile. Tu już mamy elementy gotowe, z których tworzymy ekrany. Już pod konkretne zamówienia, listwy obciążeniowe, wały nawojowe, jak również struktura kasety. Tutaj widzisz same surowe anodowane profile, na przykład do serii Blue Label. Obok są już lakierowane w kolorze białym proszkowo, lakierni naszej. Ekran wydaje się być prostym elementem, ale jak widzicie, tych wszystkich elementów konstrukcyjnych, jakby komponentów produkcyjnych jest naprawdę dużo. Kolor, bo zawsze pojawia się pytanie o personalizację. Nie słyszę. W standardzie jest kolor biały, natomiast jesteśmy w stanie pomalować te ekrany w dowolnej kolorystyce palety RAL. Były jakieś, które się nie dało zrobić jeszcze? Ktoś zamówił? Ktoś wymyślił różowy, złoty, wszystkie byliśmy dotychczas w stanie wykonać. Na to ten element już się kładzie. To wjeżdża na suwnicy do góry i tutaj mamy... Podaje elementy metalowe. Jest to laser do wycinania elementów metalowych, na przykład boczków w kasecie ekranu. To jest właśnie profil ekranu ramowego już właśnie po malowaniu. Na kolor 90 metrów. Już proszkowo wyjechał z pieca, suszy się w tym momencie i schnie. Mniejszy element ekranu, czyli powierzchnia. Dokładnie. Cały multum powierzchni, najróżniejszych rodzajów. Ile macie powierzchni dostępnych do wyboru? Na tej chwili kilkanaście. Kilkanaście? Tak. Do ramówek, do ekranów elektrycznych, do wielkoformatowych ekranów. Najpopularniejszy kolor? Biały. Biały. Dokładnie tak, Clear Vision. Ale poza popularnym białym masz jeszcze takie mniej tuzinkowe rozwiązania. Tak, powierzchnia na przykład do projekcji 3D, F3DD. Dedykowana do projektoru właśnie z polaryzacją. I też na niej większy kontrast. Tak, jak najbardziej. Głębsza czerń, większy kontrast, to wszystko jesteśmy w stanie uzyskać za sprawą tej powierzchni. Tak, i mogę Wam powiedzieć, to działa. Wiem, bo mam. Cieszymy się. Powierzchnia Clear Vision z czarnym tyłem, która jest nieprzezierna, nie przepuszcza nam promieni słonecznych. Mając tak przygotowany materiał, idziemy teraz go nakleić na pałek.
prawie gotowy ekran. Mamy coś takiego jak czarny pas górny, który możemy zamówić z różną wysokością, po to, że no jak macie taką potrzebę, żeby był większy, no to będzie większy. Dokładnie. Czy czarny pas, czy czarna ramka, to wszystko jesteśmy w stanie złączyć, ujednolicić za sprawą naszej maszyny. To nie jest malowane ani lakierowane, to jest po prostu inny materiał, który został w specjalny sposób połączony, zaspawany, sklejony. Zgrzało się z białym, jest to połączony kawałek, który tworzy nam monolityczną całość. Jest to zgrzew do czoła, nie nakładkowy, tylko do czoła. A to jest już finalny produkt, w takiej postaci wyjeżdża już do Was. Drodzy widzowie, chciałem Wam pokazać, że ekran to nie jest tak prosta rzecz, jak niektórzy to potrafią przedstawić, że jest to po prostu kawałek materiału na rurce. To jest jednakże dużo bardziej przemyślana rzecz i wymagająca jednak dużo większego nakładu, żeby zrobić to po prostu dobrze. Byle jak da się zrobić dosyć łatwo, ale zarobić to dobrze, to wymaga jednak troszeczkę umiejętności, doświadczenia i sprzętu, i wiedzy, i ludzi, którzy potrafią to zrobić. Staramy się. Tak, staramy się. No ale widzicie, da się zrobić w Polsce. Da się zrobić dobrze. Da się zrobić dobrze. Da się zrobić dobrze.